momencie. Dzisiaj będę mówił o zastrzeżeniu prawa własności do momentu zapłaty. I w ostatnim podcaście mówiłem o tym, czego ludzie nie lubią, kiedy trzeba się z kimś sądzić. I to oczywiście są przede wszystkim wysokie koszty. Problem polega na tym, że gdy idziemy do sądu, to idziemy ze świadomością tego, że nasz szacowny przeciwnik procesowy pełnymi garściami czerpie z efektów naszej pracy. To znaczy, ty masz nieuregulowaną fakturę i obowiązek uiszczenia dosyć słonej opłaty od pozwu, a twój oponent ma na przykład lśniącą nowością stronę internetową, którą dla niego przygotowałeś. No i niestety prawdą jest to, że młyny sprawiedliwości mielą powoli. Właśnie, gdyby pozwany miał w perspektywie to, że korzystanie z nieopłaconej strony internetowej będzie miało dla niego dosyć surowe konsekwencje, no to być może w ogóle do sprawy by nie doszło, albo byłaby okazja do zawarcia jakiejś sensownej ugody. No i pytanie jest, jak to osiągnąć, żeby druga strona, jeżeli nie zapłaci za wynik twojej pracy, to żeby nie mogła z niej korzystać. I do tego służy właśnie zastrzeżenie prawa własności. I w prawie autorskim, konkretnie w artykule 64 jest taki zapis. Umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę z chwilą przyjęcia utworu prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowienia w niej stanowią inaczej. No to jest troszeczkę taki bełkot, natomiast przełożę to na taki język ludzki i powiem, co jest istotne. Istotne jest to, że po pierwsze prawa autorskie przechodzą na nabywcę z chwilą podpisania protokołu odbioru, a po drugie można się umówić inaczej. I to jest właśnie klucz do rozwiązania całej zagadki. Otóż prawo autorskie nie uzależnia konieczności zapłaty za utwór, czyli na przykład stronę internetową czy logotyp, aby klient mógł stać się jego właścicielem. Czyli po takim transferze twój klient staje się właścicielem praw autorskich, natomiast ty nabywasz roszczenie o wynagrodzenie, czyli w tym sensie możesz domagać się zapłaty także na drodze sądowej. No to raczej zaszczyt co niemiara. I trzeba się odwołać tutaj do takiego zwykłego rozsądku. Czy gdybyś sprzedawał swój samochód i patrzył, jak nieznajomy odjeżdża nim w siną dal, to czy najpierw domagałbyś się zapłaty pieniędzy do ręki? No oczywiście zapewne zanim byś komukolwiek wręczył kluczyki, to jeszcze byś dwa razy przeliczył pieniądze, które otrzymałeś. I podobnie może być z prawami autorskimi. Nie ma konieczności, abyś godził się na to, że ktoś korzysta z twoich autorskich praw majątkowych, zanim otrzymasz należne ci wynagrodzenie. I właśnie, na szczęście przepis tutaj wprost przewiduje, że można umówić się inaczej. Czyli gdybyśmy chcieli taką klauzulę sformułować co do tego, że prawa autorskie przejdą dopiero z chwilą zapłaty, to ta klauzula brzmiałaby mniej więcej w ten sposób. Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na zamawiającego z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Innymi słowy, nie płacąc wynagrodzenia, zamawiający nie może korzystać z utworu zgodnie z prawem, a jeżeli to odważy się to zrobić, to może zobaczyć na mojej stronie, na moim blogu artykuł o tym, jakie przysługują ci środki ochrony w przypadku naruszenia twoich autorskich praw majątkowych i to są dosyć dotkliwe środki, także perspektywa takiego sporu być może zadziała na drugą stronę i właśnie skłoni albo do zapłaty, albo być może do jakiejś sensownej ugody. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na jego bloga narodnekreatywnym.pl.